Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, jestem na firmie, z której podejmę dzisiaj ładunek. Jak zwykle u mnie w ETS-ie bardzo duże zmiany. Mianowicie pozbyłem się Renatki, pozbyłem się poprzedniej firmy. Postanowiłem, iż pojeżdżę dla kogoś po kraju. Jak widzicie, dostałem skanie starej generacji 143M. Przebieg autka już wam mówię. To jest 1 429 203 km. Także już, jak powiem, przejechane. A w życiu ma. Dzisiaj ładuneczek, który wiozę, to są puste palety do suwałk. Oczywiście mapa promoc. Dodatkowo zaimplementowałem Poland Rebuilding mapę jako dodatkową. I nie tracąc czasu, sobie pojedziemy. A jak to w takiej starej skali bywa, to biegi manualne. Także troszeczkę polanimy. Od dawna na manualu nie jeździłem. A czemu tak? A temu tak, że poprzedni profil z gry po prostu mi się wysypał. Postanowiłem zacząć wszystko od początku. Zapytacie, czemu sobie nie założyłeś nową firmę? Otóż chciałem nowe wyzwanie gdzieś zaliczyć. Chwilę pojeździmy sobie po kraju. Jak widzicie, obecnie posiadam 57 100 98 zł i jedziemy do Suwałk, 237 km przed nami. Jak widzicie, troszeczkę się gubię w biegach, ponieważ tutaj ja mówię, dawno, dawno nie jeździłem manualem. Trochę ciężko się przestawić. Światełka. Niby tutaj pokazuje w tej skali, w którym momencie bieg na wyższy. Nie, to co założyłem już na kursu nie zrobiłem. Nie jest to idealny. Czasami za wcześnie pokazuje zmianę biegów, jak, zwłaszcza jak jedzie pod górkę i jak ma ciężko. Jak widzicie, jakoś dajemy radę. Teraz to był pierwszy manewr namienia, gdyż albowiem przejechałem skręt, ale w sumie już nie na lepiej to wyszło, bo mieszane. W ogóle ile tam? 22 tony na pacę. Ciężko, ciężko. Już
Nasze Scania ma, ona z tego co wiem ma coś koło 420 koni, o ile się nie mylę. Tutaj. Aha. Syk. Tutaj będzie ciężko. Jak widzicie, przejechałem ten skręt tutaj. Natomiast pokazuje, że niby droga jest tutaj. Natomiast... tu się powinno dać generalnie. Dobra. Nie traćmy czasu. Jedźmy. Zobaczmy, co będzie. Szóstka wrócona. Generalnie to jest skrzynia 12. Mapa się ogarnęła i teraz tak, zostało nam 140 km, 2 godziny 23 minuty jazdy tutaj, tak dokładnie na rąd, tylko na rondzie w lewo i potem na Suwałki do Media Expert. Dodatkowo mam kilka modów tutaj zaimplementowanych właśnie na realne nazwy firm. Pomoc, tam wiadomo, powstało skanie. I moje prywatne autko. Rozpędziliśmy się za dużo. 54 na 70. No. Sami widzieliście, jak gościu wyruszył na niebezpieczeństwo. Mandat zaliczyliśmy. Czy ja zaliczyłem? Nie wiem. Natomiast życie. Ta gra pod tym względem jest bardzo ładna. To zdarzenie nie było moją winą. No to gość powinien nie usłyszeć pierwszeństwo tak naprawdę. Silnik gry jaki jest, każdy widzi. Spoko.
dawno nie było. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda częściej nagrywać. No, ale każdym razem to mówię, a potem wychodzi jak wychodzi, ale to szczerze. Miasto Augusto. Na mapę sobie zerknijmy. Dobra. Tutaj na tym pierwszym rondzie prosto, na drugim w lewo. Tu ronda, te dwa ronda przypominają mi rondę przed Gronicami. Też tam jest takie jedno rondo i zaraz drugie rondo. Nie wiem, gdzie mogłaby wykorzystać te trzy biegi dodatkowe, ale to szczegół. Tutaj w lewo. Cóż to się stało? Ale że no barierkę zawadził. Wow. No niestety się zdarza. Dał wyżej bieg, ale czuję sobie, to nawet się przydusiła. Więc lepiej ją podpiłować troszeczkę na obrot. Zobaczmy sobie na mapie, jak sytuacja wygląda. Prosto tutaj. A już niedaleko. Trochę śmiesznie, bo tak jakbyśmy mieli granicę przejeżdżać i wracać potem. Ale
Zobaczmy. Teraz. Prawie pogarniona przejana kilometr. Nie można, nie będzie tak na skrzyni biegów. Nie do końca. Czasami ją przymusi. Ale pani jest, czy tak powiedzieć, takimi starymi ciężarówkami. Ciężarówki w automacie, praktycznie trzymasz tylko kierownicę, dodajesz gazu i jedziesz. A tutaj się musisz troszeczkę nawachlować biegami. No, widzieliście go? Pieruna. Opcja mandatowa nie jest za nowym rozwiązaniem. No teraz ja wymusiłem to śledztwo, ale się przynajmniej gościu zatrzymał i nie doszło do kolizji. Nie, już prawie jestem na miejscu, jeszcze kilometr nam został. Ładunek podjedziemy. Kręcimy, panowie, kręcimy. A jeszcze nie zahaczył. Ajajajajajajajaj. Na sam koniec. Na sam koniec. Podróży zahaczył o krawężnik. Muszę wyjść, zobaczyć, jak to się, tak powiem, trzeba ustawić tą skalę. O kurde, a tu zrobię czapkę w lewo. Jaśniutko, ciaśniutko, proszę państwa. No i to będzie manewrowanie. Dobra. Koniec gadania. Czas na manewrowanie. Muszę tutaj troszeczkę. Krawężnik. Na prawe lusterko, no niestety. Chociaż nie, chociaż cofałbym się, to nie będę kombinował. Dobra. Tutaj bym sobie wjechał na drogę i tam bym sobie wycofał, nie? Czasami
Państwa, sukces, sukces, sukces. Nie uszkodziłem na domku. Ja Państwu dziękuję za ten krótki odcinek. Do usłyszenia. Na razie, cześć.